Dobry wieczór ponownie. Nazywam się Jarosław Budziński. Jestem prezydentem Fundacji na rzecz odzyskania zaginionych dzieł sztuki Inglaterra. I teraz z Dominikiem Rakiewiczem poprowadzimy dzisiejszą uroczystość. Pragnę Państwa powitać w imieniu Fundacji Inglaterra, Stowarzyszenia Biskup Jaburka, Stowarzyszenia Nasz Gdańsk i Muzeum Gdańska. Dzisiejsza uroczystość jest zorganizowana z okazji 3-letniej rocznicy urodzin Mateusza Nataniela Wolfa, wybitnego naukowca, astronoma, lekarza i przyrodnika. Jest mi niezmiernie miło móc prowadzić Państwa w tą opowieść. Przekazuję głos gospodarzowi obiektu Muzeum Gdańska, panu Waldemarowi Losowskiemu. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Dziękuję za taktyczne przybycie. Tak naprawdę chciałbym wszystkich Państwa też powitać w imieniu Muzeum Gdańska. Znajdujemy się w naszej siedzibie głównej, w wyjątkowym miejscu w ratuszu głównego miasta. Chciałbym wspomnieć o tym, że liczyliśmy na to, że będzie z nami honorowy obywatel miasta Gdańska, czyli pan profesor Andrzej Januszajkis. Niestety choroba spowodowała, że nie ma go dzisiaj z nami, ale zastąpi go wiceprezes Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, pan Stanisław Sikora, którego chciałbym bardzo serdecznie powitać. Witam oczywiście wszystkich członków, zarówno zarządu, jak i po prostu członków Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, członków Stowarzyszenia Biskup Jaburka, członków Fundacji na rzecz odzyskania zaginionych dzieł sztuki Latebra. Szanowni Państwo, z swojej krótkiej wypowiedzi tak naprawdę chciałbym przede wszystkim Państwu podziękować. Dziękować za Państwa entuzjazm, za Państwa pasję do odkrywania, w tym również odkrywania zapomnianych rozdziałów historii Gdańska. Ta pasja łączyła te trzy instytucje, które dzisiaj wymieniłem, w jednym bardzo ważnym celu przypomnienia i zlokalizowania świadectw związanych z wybitnym gdańszczaninem, lekarzem, przyrodnikiem, astronomem, który działał aktywnie w XVIII wieku. Dzięki Państwu społecznej pracy, dzięki Państwa wysiłkom, dzięki zebraniu w ramach crowdfundingu środków udało się te wszystkie Państwa marzenia i cele zrealizować poprzez konkretne efekty, odkrycie materialnych pozostałości tego właśnie naszego astronomia, jak i działalności w Gdańsku. I jako instytucja, która zajmuje się ochroną i promocją dziedzictwa naszego miasta, chciałbym Państwu ze swojej strony jako dyrektor bardzo podziękować za ten trud, za ten wysiłek, pogratulować efektów, podkreślić sukcesy, jakie Państwo osiągnęliście. I mam nadzieję, że to jest początek pewnej historii, która być może skończy się kiedyś, może niedługo, w ten sposób, że przypomnimy w sposób pełny działalność i aktywność Nataniela Wolfa, zrekonstruujemy lub w jakiś sposób upamiętnimy świadectwa jego działalności w naszym mieście. Tak więc bardzo dziękuję, życzę udanego spotkania i przekazuję głos prowadzącym. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przyjemnie być na urodzinach, prawda? W takim miejscu myślę, że Nataniel Mateusz Wolf nie spodziewał się, że po 300 latach w tej królewskiej sali odbędą się takie królewskie jego urodziny. Doskonale tak jest, bo wypada dzisiaj, bo o tym jeszcze za chwileczkę będę mówił w imieniu pana profesora. Zgodnie z polskim obyczajem, również w Gdańsku, jak Państwo doskonale wiecie, na urodzinach się śpiewa, jest muzyka. I to słyszeliśmy przed chwilą w wykonaniu znakomitego zespołu znanego na całym świecie, Capella Gadarensis. To świetnie, że takie urodziny odbywają się tutaj po królewsku, w tej sali, w której bywali królowie polscy, a to między innymi dzięki przychylnością dyrekcji Muzeum Gdańska profesorowi Waldemarowi Osowskiemu, panowie dyrektorzy, panowie prezesi, panowie rańcy, których widzę na sali też, mieszki gdańskie uświetniają te urodziny i obywatele Gdańska, tak jak to zwykle powinno być. Jeden z znakomitych obywateli, jedna ze znakomitych postaci Gdańska dzisiaj obchodzi urodziny. Za chwilę się dowiemy, czy rzeczywiście powinna dzisiaj obchodzić urodziny i dlatego to świętuję. Proszę Państwa,
pan profesor jest zdrowy. Prosił przekazać serdeczne pozdrowienia wszystkim uczestnikom spotkania. Jednocześnie przeprosił, bo lekarz zalecił mu pozostanie w domu. Styczeń to jest taki miesiąc, gdzie czasami wieje, czasami pada, raz mamy minus 20, raz mamy plus 3 i takie zalecenie. Pan profesor jest bardzo zdyscyplinowany, jak wiecie państwo, bardzo aktywny, wierzy lekarzom i wobec tego pozostał w domu. Ale prosił, żebym przekazał pozdrowienia, również gratulacje współorganizatorom tego wydarzenia, które, jak tu wspominał dyrektor, no, przywraca pamięć o osobach, które w jakiś sposób znaczący wpisały się w historię miasta, w historię ludzi, w historię i w dzieje tej ziemi. Mówimy tutaj oczywiście o Natalienu Mateuszu Wolfie. I pozwólcie państwo, że odczytam to, co pan profesor prosił, żebym przekazał państwu. Prawdziwy dzień urodzin i dane o studiach doktora Wolfa. 300 lat temu urodził się Natalien Mateusz Wolf. Pisałem o nim tyle razy, że nie muszę powtarzać szczegółów jego życiorysu. Zasłużony dla Gdańska i całej Polski chojniczanin. Lekarz, botanik, astronom, fundator obserwatorium na Biskupiej Górce, rozebranego w czasie wojen napoleońskich. Nadwojny lekarz czartoryskich i lubomirskich. Generalny lekarz Szkoły Rycerskiej w Warszawie. Pionier szczepień przeciwko ospie. Członek Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego i Królewskiego Towarzystwa w Londynie. Każda z tych wymienionych okoliczności to wystarczający powód, by czcić jego pamięć. Pojawia się jednak problem z datą urodzin. Co do roku, źródła są zgodne. To 1724 rok, ale w podawanej dacie dziennej występują różnice. W literaturze i mediach najczęściej czytamy, cytuję, urodzony 28 stycznia 1724 roku. To data szczególna dla Gdańska, bo jak wiemy, w tym dniu również 28 stycznia urodził się i zmarł nasz znakomity nomen astronom Jan Heweliusz. Data ta pojawia się po raz pierwszy w mowie upamiętniającej zmarłego, wygłoszonej 10 maja 1785 roku, a zatem 6 miesięcy po jego śmierci, na specjalnej uroczystości Towarzystwa Przyrodniczego przez Filipa Adolfa Lampę. Autor dedykował tę mowę królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, który bardzo wysoko cenił doktora Wolfa. Czemu dał wyraz, gdy Wolf działał w Warszawie, nadając mu szlachectwo uprawniające do poprzedzania nazwiska w języku łacińskim przyimkiem A lub D, a w niemieckim von. W mowie Lampego na stronie 4 czytamy, i to jest tłumaczenie profesora Andrzeja Jaruszewicza, cytuję. Pan Nathaniel Mateusz von Wolf urodził się w roku 1724, 28 stycznia w Chojnicach. Koniec cytatu. Wydawałoby się, że to rozstrzyga sprawę, bo doktor Lampe, mówiący te słowa, żył w czasach Wolfa. Wiadomości czerpał od niego samego. Tych, którzy go znali i z dokumentów Towarzystwa Przyrodniczego. Więc chyba wiedział najlepiej. Być może. Ale nie zmienia to faktu, że na przykład w spisie The Royal Society, czyli Królewskiego Towarzystwa w Londynie, jako dzień urodzin Wolfa figuruje 24 stycznia. Jak się okazało, nawet mając do dyspozycji najlepsze źródła, można popełnić pomyłkę. Zauważono ją późno i poprawiono, ale jak widać jeszcze dziś, nie do wszystkich to dotarło. Autor wydanej w 1893 roku historii Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku i zamieszczonego w niej życiorysu Wolfa, Edward Schumann, podaje datę jego urodzenia jako 26 stycznia 1724,
z następującym wyjaśnieniem. Jak to profesor pisze w przypisie u dołu, strona 84, cytat. W mowie Lambego wymieniony jest 28 stycznia, ale później przez świadectwo chrztu stwierdzono, że właściwym dniem jest 26. Powołuje się przy tym na sprawozdanie roczne w odpowiednim tomie Pism Towarzystwa z 1878 roku. Przytaczam słowa Schumana w moim przekładzie, po opisie powtórnego pogrzebu astronoma w dniu 7 grudnia 1884 roku. Cytat. Przy tej okazji uzupełniliśmy również nasze akta o świadectwo chrztu z Kościoła Świętej Trójcy w Chojnicach, na mocy którego ustalono datę dzienną i roczną urodzin uwiecznionego, wbrew innym danym, na 26 stycznia 1724 roku. Świadectwo chrztu, o ile przetrwało, może znajdować się w Bydgoszczy, gdzie trafiły dokumenty z Chojnic. A nawet jeśli go już nie ma, nie ma żadnego powodu, by tej informacji nie wierzyć. Musimy ją przyjąć do wiadomości i odtąd do niej się stosować. Właściwą datą dzienną jest 26 stycznia i tak Państwo otrzymaliście również w zaproszeniu tę datę, czyli urodziny Nataniela Mateusza Wolfa, 26 stycznia 1724 roku, a data zgonu 15 grudnia 1784 roku. I o jeszcze jednej wątpliwości chciałem powiedzieć. Ta druga wątpliwość dotyczy krążących w literaturze i internecie informacji o studiach Wolfa. Najczęściej dowiadujemy się, że studiował w Wiennie, w Lipsku, w Halle, w Erfurcie, gdzie zrobił doktorat. Wikipedia dodaje do tego Weimar. Wspomniany przeze mnie Lambe w swojej mowie podaje tylko trzy uczelnie wraz z dziedzinami, jakie studiował Wolf. W Lipsku w 1745 roku, 3 miesiące, była to medycyna, anatomia. W Halle, tuż potem, 2 lata, języki klasyczne, łacina i greka oraz współczesne, angielski, francuski i włoski. Prócz nich pogłębiał wiedzę w matematyce i filozofii. W 1747 roku Wolf powrócił na rok do Lipska, by doskonalić się w chirurgii. Na koniec, w 1748 roku w Erfurcie uzyskał stopień doktora nauk medycznych za rozprawę, i to jest tytuł rozprawy, o naturze starości i prawdziwych sposobach na najdłuższe życie w starości. Widać, wiadomość o jej łatwo sprawdzić w dostępnych internetach spisach studentów. Natomiast w tamtych latach nasz Wolf nie występuje. Zaś przypisywanie mu pobytu w Weimarze jest absurdalne, bo tamtejszy uniwersytet powstał jako szkoła budowlana Bauhaus dopiero w roku 1860, a więc prawie 100 lat po śmierci naszego dzisiejszego jubilata. Jako uczelnię Wolfa należy przyjmować Lipsk, Halle i Erfurt. Wszystkiego dobrego, serdecznie pozdrawiam pan profesor wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania i świętuję razem z Państwem jubileusz 300-lecia urodzin Nataniela Mateusza Wolfa. Dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam teraz człowieka, który tak naprawdę rozpoczął poszukiwania, cały proces, który doprowadził do tego pięknego znaleziska. Zapraszam pana Wojtka Ostrowskiego do zabrania głosu na temat, jak rozpoczęły się przygotowania do poszukiwań tak naprawdę. Dzień dobry. Reprezentuję Stowarzyszenie Biskupia Górka. No i opowiem Państwu o naszym spotkaniu z Nataniem Wolfem, bo wielokrotnie jesteśmy pytani, jak doszło do tego, że zaczęliśmy poszukiwać, ale zanim zaczęliśmy poszukiwać,
To wszystko zaczęło się w 2010 roku, kiedy Krysia Eismont, tu gdzieś obecna, i Ela Jakubska, również obecna, ze stowarzyszenia Waga, skierowały swoją uwagę na biskupią Górkę, by realizować działania równościowe i społeczne, a także działania dotyczące ratowania dziedzictwa biskupiej Górki, upamiętniania historycznej postaci i budować tożsamość, nową tożsamość dzielnicy wokół tych bohaterów. Elenia Kowską najbardziej urzekła postać sympatycznego, tajemniczego astronoma i jego dostrzeganie gwiazd. I tu muszę zacytować, to jest cytat z jednego z pierwszych projektów społecznych w 2010 roku. Ta piękna i metaforyczna nazwa stała się inspiracją dla naszych projektów. Pragniemy umożliwić mieszkańcom Biskupiej Górki dostrzeżenie swojej gwiazdy, swojego celu, talentu, pasji. I na tym właśnie polega działalność Wagi aż do dzisiaj, a Dom Sąsiedzki prowadzony przez Wagę jest tak naprawdę taką właśnie dostrzeganą gwiazd o podobnym adresem. To była pierwsza śliwa. Pod nowym adresem Biskupia 4 jest jednym z najprężniej działających domów społecznych w Gdańsku. Już w 2012 roku ruszył projekt lokalnych przewodników na Biskupiej Górce, rozpoczęty cyklem wykładów historycznych, między innymi o Nataniel Mateuszu Wolfie. Krysia była koordynatorką tego projektu. Lokalni przewodnicy co roku powracali na Biskupią Górkę z wykładami i w 2014 roku podobnie Nataniel Mateusz Wolf był bohaterem wykładów. Organizowaliśmy na Biskupiej Górce w tym czasie grę miejską dla dzieci, tajemnicy doktora Wolfa. Pierwszy raz ożywiliśmy Nataniela w 2015 roku, szykując kalendarz z bohaterami z Biskupiej Górki. Natanielem został jeden z mieszkańców. Ukoronowaniem naszych działań popularnych autorskich Wolfa był film Powrót Nataniela W., którego realizację przez kilka dni zaangażowała się cała społeczność Biskupiej Górki. Mieliśmy już ożywionego ducha Nataniela, ale nadal nie znaliśmy miejsca pochówku doszczesnych szczątków. I nasze śledztwo trwało równolegle. Od 2016 roku już jako Stowarzyszenie Biskupia Górka. Z opisu starych planów i z podpublikacji wiedzieliśmy, że obserwatorium, czyli dostrzeganie gwiazd mieściło się gdzieś w obrębie bastionu Ostroróg. Z treści oryginalnej płyty, która pierwotnie była umieszczona na obserwatorium po śmierci astronoma, wiedzieliśmy, że grób jest 20 kroków na wschód od ściany obserwatorium. I właściwie obszar z bastionu Ostroróg nie jest wcale taki rozległy. I tak jak spojrzy się na zdjęcie z 1929 roku, można obejść to i powinniśmy ten pomnik znaleźć. Ale ten teren dzisiaj wygląda tak. W większości znajduje się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji, w związku z tym nie było to takie łatwe, żeby rozpocząć poszukiwania. Poza tym nie wiedzieliśmy, czy ten pomnik w ogóle dotrwał do wojny. Dzięki Jankowi Danilukowi, nie wiem, czy jest obecny, on zawsze ratował nas z różnymi wycinkami. To są wycinki z gdańskich ksiąg adresowych przedwojennych. Widzimy, że raz jest to Jodanty Sztejny, raz Jodanty Sztafel. Ten pomnik jest opisywany, w związku z tym wiedzieliśmy, że do wojny dotrwał. Ale co dalej? W 2014 roku profesor Janusz Ajtis przekazał nam swój artykuł, w którym opisuje, że profesor Jan Kilarski w 1946 roku widział pomnik. No ale nie wiedzieliśmy oczywiście gdzie. I w tym 2014 roku nagle sensacja, bo zgłosił się do nas pan Wojciech Iwaniuk, były pracownik Komendy Wojewódzkiej, nie wiem, obecny, który w 1999
1992 roku razem z profesorem Sampem, który korzystał z notatek profesora Kilarskiego, twierdził, że znaleźli miejsce pomnika. My to miejsce znaliśmy, ono jest troszkę bardziej oddalone, to już nie jest na bastionie Ostrołów, na bastionie Wiglans. Kresia nawet zaprosiła konserwatora zabytków, który nie dał jednoznacznej opinii, nam wydawało się, że to nie jest to miejsce. W 2016 roku nieoceniany Jan Daniluk wysłał nam kolejny artykuł, tym razem z 1947 roku, gdzie jest opisane, że ten pomnik istniał w 1947 roku. Zacytował tablicę, że ten pomnik był w całkiem dobrym stanie, odnowiony przez polskich robotników. Przez te wszystkie lata z Krysią, czyli to, no tak, 6 lat, już mi ten bastion przeszli wzdłuż i wszerz. Ten nie był wtedy ogrodzony, teren policji nie był ogrodzony płotem, więc można było praktycznie zajrzeć wszędzie. Ja śmiem powiedzieć, że podniosłem każdy kamień, obróciłem sopelką, złomem, żeśmy wchodzili, no i zero śladów. Nadszedł rok 2017 i cud, bo zgłosił się do Stowarzyszenia Biskupia Górka pan Andrzej Kołakowski z Latebry, skierowany do nas przez profesora Janusza Lisa, że Latebra też chce poszukiwać Wolfa. No to było idealne, no bo my mieliśmy jakąkolwiek wiedzę, mniej więcej wiedzieliśmy gdzie, oni wiedzieli jak, czyli mieli narzędzia, mieli dużą grupę ochotników i wiedzieli jak to zrobić, więc zaczęliśmy wspólnie już zdobywać zezwolenia, żeby rozpocząć profesjonalne poszukiwania. O tym opowie więcej Dominik. No, przełomowe wieści już w 2019 roku dotarły do nas do Stowarzyszenia Biskupia Górka od Rysia Kopitkę, tam siedzącego, który znalazł ogólnie dostępny przewodnik po Gdańsku z 1949 roku, również Jana Kilarskiego, ale nikt wcześniej na to nie wpadł. Ja twierdzę, że po prostu należy teksty nawet przewodników czytać ze zrozumieniem. Bo tu po prostu na tej stronie było w zasadzie wszystko wyjaśnione, ale o tym więcej powiem. Podsumowując, grupa amatorów, to znaczy miłośników historii Gdańska ze Stowarzyszenia Biskupia Górka i Latebra, dokonała największego odkrycia od czasu odnalezienia grobu kawaliusza, tak uważam. Dodam, że wszystkie prace wykonywaliśmy społecznie, bez złotówki z zewnątrz, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Biskupia Górka zrzutce i nagłośnionej wspólnie z Latebrą. Zebraliśmy pieniądze na opłacenie archeologa, bo to było wymagane w zezwoleniu. Największym darczyńcą był Maciej Krutecki. Nie wiem, czy jest. Nie ma. Jeszcze jedna ostatnia sprawa, bo to moje ostatnie słowa. W 2021 roku Stowarzyszenie Biskupia Górka złożyło wniosek o nadanie imienia Nataniela Mateusza Wolfa dla jednego z tramwajów. To się nie udało. W tym roku ten rok jest specjalny, 300 lat urodzin, 240 o święci, więc uprzejmie proszę o rozpatrzenie naszego wniosku pozytywnie. Dziękuję. Tutaj właśnie na zdjęciu, jak analizowaliśmy mapy,
przedwojenne. Tutaj teraz z profesorem Januszem Kiesem analizowaliśmy miejsce położenia tych wszystkich dostrzegalnych miast teoretycznych. Oczywiście w terenie nie ma praktycznie żadnego śladu. Typowaliśmy wraz z historykami, przewodnikami kilka miejsc, które terenowo umigały do otoczenia. Podnosiliśmy kamienie tak samo, szukaliśmy ich wypłaszczonych, jakichś nietypowych wzniesień, zapalisk. Niestety jeszcze wtedy nie posiadaliśmy żadnych danych, jak wyglądał pomnik, ani dokładnie nie znaliśmy jego umiejscowienia. Niestety prowadziło to do poszukiwania kompletnie na ślepo. Używaliśmy sprzętu elektronicznego w terenie, prowadziliśmy pomiary, niestety bez efektu. No cóż, po upływie praktycznie roku dostaliśmy się na teren biskupiej Górki, na teren komendy i tam również wytypowaliśmy kilka miejsc, które tak naprawdę nie przyniosły dalej efektu. No i właśnie przełomem ukazał się ten przewodnik, który został wysłany przez pana Ryszarda Kopitkę, który dokładnie mówił, w którym dokładnie miejscu on się znajduje, i też zacytuję właśnie, cóż ten przewodnik nam opowiedział w Pomorzu. Naprzeciw wjazdu, obręb domu akademickiego w odległości około 150 metrów, stare polskie kazamaty, a tuż u wejścia do nich po prawej stronie w gęstwinie zakrzewienia skromny pomnik. I to nam wystarczyło tak naprawdę do wytypowania tego miejsca. I podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu poszukiwań, zabraliśmy sporo ilość chętnych osób do pracy. I po zdjęciu w tym miejscu tak naprawdę wierzchniej warstwy humusu, jeszcze pokazuję właśnie jeszcze poszukiwania terenowe, pokazaliśmy praktycznie taki fundament, który nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy jest już pomnikiem, czy też nie. Uznaliśmy to na początku za ogrodzenie pomnika. Ja zaraz tu przewinę kawałeczek, który jest jeszcze właśnie. O, tak wyglądało miejsce tuż przed eksploracją, zupełnie wypłaszczone, nie rokujące w ogóle. Tak naprawdę równo z poziomem ziemi było tylko liście i krzaki. Tak naprawdę takie miejsce zostaliśmy. No i zabraliśmy się do pracy właśnie w tym miejscu. I obok tych kazamat, dokładnie wedle przewodnika, Podjęliśmy próbę odsłonięcia. Koparka odsłaniała humus i trafiliśmy na takie fundamenty, które zaraz, o właśnie, tak to wyglądało. Wzięliśmy je początkowo za dobry znak, że jesteśmy już dokładnie w tym miejscu. Znaczy coś niestety nie pasowało, więc tam zupełnie. I emocje były bardzo mocno rozpalane, właśnie jak pomnik mógł wyglądać, bo nie znaliśmy jego opisu i czy jesteśmy na właściwym miejscu. Lecz po odsłonięciu warstw ziemi, trafialiśmy ciągle na świecie, jak widać właśnie na zdjęciu. Była papa, był gruz, były części szmat, złomu było mnóstwo. Praca była bardzo ciężka, ziemia ubita, ten gruz przeszkadzał nam bardzo mocno. I no, po pierwszym dniu tak naprawdę ciężkiej pracy znaleźliśmy coś takiego, co wzięliśmy początkowo za złom. Nie wiedzieliśmy, jak się do tego ustosunkować. Właśnie Przemek, nasz opiekun, archeolog, przyjrzał się temu właśnie znalezisku i stwierdził, że chyba jesteśmy dokładnie na miejscu. Ten fragment zadecydował tak naprawdę o podjęciu rozszerzenia wykopu i jego pogłębienia. I tak naprawdę to był przełom. I tutaj właśnie głos oddam naszemu archeologowi, który kapitalnie przypomnie, jak dalej wyglądała cała sytuacja już poszukania i znalezienia tak naprawdę już naszego bohatera. Zapraszam. Miejscu wierzchniej warstwy humusu i już
po ściągnięciu tej warstwy pojawił się nam taki właśnie fundament. Fundament był wykonany z betonu. Na górnej powierzchni, na koronie fundamentu jeszcze była zachowana warstwa cegieł cementowych. Ale skądinąd mieliśmy też informację, że bardzo blisko, gdzieś w tym rejonie, w okresie PRL-u wzniesiono garaż samochodowy. W związku z czym podejrzewaliśmy, że może to wcale nie jest, jak kolega mówił, ogrodzeniem pomnika, ale może to właśnie to jest ten obiekt, który był zniesiony po II wojnie światowej. W obrębie tego fundamentu też natrafiliśmy na rozległy dół śmietniskowy i wówczas podjęliśmy decyzję o tym, żeby przynajmniej częściowo go wyeksplorować. Wówczas natrafiliśmy na właśnie ten element. To był taki płaskownik wykonany z tego żelaza i zakończony spiralnie w formie takiej woluty. No, to rozbudziło nasze nadzieje, że może właśnie kopiemy w tym miejscu, w którym trzeba. Ponieważ tego rodzaju elementy stosowano w ogrodzeniach pomników i nagrobków, między innymi właśnie w XIX wieku. Oprócz tego, skoro odkryliśmy jeden słupek, no wiadomo, że jeżeli jest to słupek ogrodzenia, to musi być co najmniej 4 takie słupki, żeby tworzyły ogrodzenie pomnika. W związku z czym podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu wykopu bardziej na zachód i tym samym częściowym zdemontowaniu, rozebraniu tego fundamentu. Jak się okazało, notabene jeden słupek ogrodzeniowy był zalany tym fundamentem. Natrafiliśmy na wszystkie 4 słupki ogrodzenia, ale w międzyczasie jeszcze zwróciła uwagę naszą uwagę zwróciła płyta. Ona pierwotnie była odwrócona, ale jej powierzchnia była wygładzona. W związku z czym uznaliśmy, że to może być jakiś ciekawy dla nas przedmiot. Podnieśliśmy ją, odwróciliśmy, no i wówczas naszym oczom pokazał się wyryty napis na płycie Nathaniel Mateusz Abraham Wolf i w dolnej części było widać jeszcze częściową datę łacińską, datę śmierci Wolfa. Wówczas już wiedzieliśmy, że kopiemy w dobrym miejscu i oprócz tego, że natrafiliśmy w tym dole śmietniskowym na elementy, o których wspomniałem. Z dołu śmietniskowego wystawał jeszcze kawałek gruzu. Początkowo tak to wyglądało. To był gruz składający się z warstwy cegieł oblepionej żużlem. No ale skoro ta wielka bryła jest gdzieś pośrodku pomiędzy słupkami, to być może właśnie trafiliśmy na relikt pomnika. W związku z czym zdecydowaliśmy, że wybierzemy negatywowo całe zasypisko tego dołu. Zeszliśmy metr niżej. No i osiągnęliśmy poziom 1884 roku stratygraficzny. I odsłoniliśmy całą wysokość słupków, cały pomnik, aż do posadowienia. Jak również, jak widzicie Państwo, tutaj jest jeden, a tu drugi fragment posadki cyblanej. Domniemam, że ona została wykonana w trumnie, ponieważ jest ułożona niedbale. No ale fakt, że taka posadzka wokół pomnika istnieje. Tutaj mamy widok z góry na cały plan, już po oczyszczeniu. Na tym etapie wstrzymaliśmy nasze prace i postanowiliśmy powiadomić o znalezisku konserwatora zabytków. Oprócz tego wspaniałego znaleziska trafiliśmy jeszcze na, przepraszam Państwa, natrafiliśmy na szereg przedmiotów z różnych okresów.
Były to, jak w tym wypadku, przedmioty z okresu II wojny światowej, czyli hełm niemiecki wzór 42, zamek od karabinu Mauser i kilka łusek karabinowych. Ale oprócz tego natrafiliśmy na przedmioty, które bezpośrednio można powiązać z całym założeniem. Są to fragmenty donic na kwiaty. Tym udało się znaleźć jedną całą donicę. To są naczynia w przekroju ośmiokątne, oktagonalne i zostały odlane ze sztucznego kamienia. Odkryliśmy również dwa fragmenty kutego łańcucha. Zapewne był rozpostarty pomiędzy słuchami urodzenia. I taki dziwny przedmiot, którego przeznaczenia nie znamy do dzisiaj. Może nie wiem, komuś z Państwa się skojarzy, co to może być. Natrafiliśmy też na elementy w postaci takich prostopadłościennych bloków wykonanych z lastryko. Jednakże podczas analizy tego całego założenia trudno było je przyporządkować do w jakikolwiek sposób, czy do ogrodzenia, czy do samego pomnika. Dlatego zakładamy, że być może zostały tam ułożone wtórnie. Jeszcze w dole śmietniskowym odkryliśmy taki ciekawy przedmiot. Jest to rodzaj misy wykonany z cementu i obłożony na wierzchu z piekami żużlowymi. Posiadamy informację źródłową, w której jest napisane, że w 1877 roku szczątki Nathaniela Wolfa zostały powtórnie pochowane i zostały złożone w sarkofagu. I tutaj, jeśli myślę o funkcji tego przedmiotu, to są dwie możliwości. Albo przedmiot ten stanowił oddzielną budowlę, która była usytuowana tuż przed pomnikiem, właśnie w formie sarkofagu, albo był zamontowany pierwotnie jako górna część pomnika i stanowił oparcie dla górnej części płyty, którą odkryliśmy. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, tutaj jest taka przestrzeń. W przekazie źródłowym też jest informacja o tym, że chowający szczątki Wolfa umieścili je w trumience właściwie cynkowej i zaopatrzyli również pamiątkowy dokument. Niestety podczas prac nie natrafiliśmy na żadne szczątki ludzkie, ani też nie znaleźliśmy żadnego dokumentu. Domniemamy, że albo został właśnie ta trumienka została zdeponowana w tej przestrzeni, albo został tu złożony akt fundacyjny. Tego już raczej się nie dowiemy. Chyba że wykonamy rekonstrukcję, ale to by trzeba było się znaleźć powtórnie na miejscu Biegórce, ponieważ ten duży element znajduje się teraz przy pomniku Wolfa. Na koniec jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, też ciekawostce związanej z pomnikiem. Mianowicie, jeżeli przypatrzycie się Państwo pomnikowi, może się wydawać, że pomnik oprócz tego, że został zniszczony, została zerwana z niego płyta, że został pozbawiony wierzchniej warstwy w postaci na przykład kamiennych płyt. Ale są przesłanki, które dowodzą tego, wskazują na taką teorię, że pomnik w takiej formie, jakiej został przez nas odkryty, wygląda tak pierwotnie. To znaczy, ktoś, fundatorzy, intencjonalnie obłożyli to, ten trzon pomnika, warstwą z pieków żużlowych. Dlaczego? Po pierwsze, w informacji zawartej w przewodniku Poznań-Gdańsk, o którym wspominał Wojtek, autor Jan Kilarski, podając lokalizację pomnika, mówi też, używa takiego sformułowania, opisując pomnik, niewielki, a bardzo skromny i niepiękny pomniczek. Po drugie, z tego co
co wiem, co z moich badań archeologicznych, dotychczasowych i jak przyglądam się konstrukcjom zabudowli zabytkowych, nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby, z takim rozwiązaniem, żeby używać bardzo bardzo porowatych materiałów, przepraszam. Bardzo porowatych materiałów, takich właśnie jak spiki żużlowe. Co więcej, jeżeli się przypatrzycie Państwo pomnikowi, tutaj widać dolną część negatywowo odciśniętej właśnie płyty, którą znaleźliśmy. I proszę zobaczyć, że ta płyta została osadzona na dosyć gładkiej powierzchni. Po trzecie, Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze wystawiło pomnik Natanielowi Wolfowi jako wielkiemu astronomowi i badaczowi gwiazd. Uważam, że fundatorzy zrobili to specjalnie, obklejając, nakładając wierzchnią warstwę z pieków żużlowych na trzon pomnika, po to, aby u oglądającego pomnik wywrzeć wrażenie, że patrzy na powierzchnię bliżej nieokreślonego ciała niebieskiego. Na koniec jeszcze zaprezentuję Państwu wspólne zdjęcia wszystkich osób, które brały udział w akcji poszukiwawczej. Oczywiście poza jedną, która tutaj siedzi, naszym fotografem Wojtkiem Ostrowskim. Jeszcze 1 grudnia poszukiwań też zaszczycił nas swoją osobą pan profesor Andrzej Januszajwis razem z małżonką. Także wspierał nas w tej akcji duchowo. No i na koniec chciałbym też wyrazić nadzieję, że wspólnie z Fundacją Latebra i z Stowarzyszeniem Biskupia Górka dokonamy jeszcze niejednego ważnego odkrycia, bo jak Państwo wiecie, Biskupia Górka jest pełna wciąż nieukrytych dzisiaj tajemnic. Dziękuję. I mając na uwadze tę współpracę, chciałbym zapowiedzieć, że naszym celem jest rekonstrukcja pomnika. Następnym krokiem chcielibyśmy odnaleźć rozczytanie gwiazd. Mając tą odległość w krokach, myślę, że to nie będzie aż za dużym problemem. Celem odbudowy wspomnianego już pomnika jest upamiętnienie tego naukowca i miejsca jego pochówku. Dzięki temu projektowi uda nam się nie tylko zachować pamięć o Natanielu Wolfie, ale także inspirować przyszłe pokolenia do poznania historii wybitnych postaci naszego miasta. Nasze działania nie zakończyłyby się sukcesem, gdyby nie pomoc wielu osób i instytucji. Tu chciałbym podziękować Wojewódzkiej Komendzie Policji Gdańsku, a w szczególności panu Franciszkowi Jerzynie, panu Janowi Majewskiemu, panu Sławomirowi Kietrowskiemu, pani Joannie Majnerowicz, panu Przewodniczącemu Andrzej Arczykowi, panu Wojciechowi Iwanikowi. Były osoby też wspierające ten projekt, tak jak pan Jan Daniluk, pan Ryszard Kocikę, wojewódzki pomorski konserwator zabytków, pan Igor Strzakowski. Oczywiście pan profesor Andrzej Januszajwis. On wspiera akcję poszukiwawczą naszego dzisiejszego bohatera. Chciałbym też wyróżnić 2 osoby za szczególny wkład pracy oraz nieocenioną zaangażowanie w ten projekt.
poświęciły bardzo dużo czasu swojego, swojej pracy, nawet o tym nie wiemy, sami wiedzą. Jest to prezeska Stowarzyszenia Biskupi Górki, pani Krystyna Ejsymon. Nasz kolega z fundacji Andrzej Kołakowski. A teraz chciałbym uroczyście poprosić Stowarzyszenie Biskupia Górka, nasz Gdańsk, dyrektora Muzeum do odsłonięcia. Poznamy się, udało się, no i dzisiaj 300 lat zadanie Wapopa. Niestety jeszcze zaburzony jest mocno, ale to podlega konserwacji już profesjonalistom. I tu widać właśnie ten duch świetniskowy, który przylepił się niestety do tego pomnika. Mało tego, jeszcze widać ślady po ostatniej wojnie. Jak Państwo się dobrze przyjrzycie, tu w tym miejscu są ślady po kulach, ale jest to bardzo mocny materiał sienic. Słynie chyba właśnie z tego, że jest jeden z najtwardszych kamieni. Oparł się i wojną, i kataklizmą, no i dotrwał do dzisiaj w takim stanie. Dziękuję. Płyta teraz trafia do muzeum Gdańska. Płyta teraz trafia do Muzeum Gdańska. Jest to, uważam, bardzo dobre miejsce, gdzie wszyscy gdańszczanie będą mogli ją zobaczyć, poznać historię tego człowieka i pamiętać o nim. Bardzo dziękuję w imieniu Gdańska, natomiast ja chciałam złożyć taką deklarację, że na pewno niezwłocznie przystąpimy do prac konserwatorskich. Poprosimy tutaj specjalistów w zakresie konserwacji kamienia, z którymi współpracujemy, aby wykonali plan działań konserwatorskich i wtedy niezwłocznie myślę, że w bardzo krótkim czasie ta płyta zostanie oczyszczona i zaprezentowany zostanie cały napis i poznamy dokładnie wygląd tej płyty. I mam nadzieję, że na razie będzie pokazywana w Kościele Świętego, gdzie chcemy stworzyć Muzeum Nauki Gdańskiej, czyli nad grobem Jana Hedelicza na Poddaszu. Będzie czekała na to. Być może kiedyś rzeczywiście uda się te całe założenie skonstruować i albo oryginał, albo kopia powróci w swojej wywołanej miejscu. Chciałbym jeszcze dodać kilka słów, ponieważ nie jesteśmy pewni, czy w tym domniemanym sarkofagu została złożona trumienka ze szkieletem Wolfa, czy tylko tam był akt fundacyjny związany z założeniem pomnika. Istnieje możliwość, że pod pomnikiem, w myśl zapisu na inskrypcji na płycie, faktycznie mogą znajdować się szczątki Wolfa. Dlatego w przyszłości, kiedy tylko to będzie możliwe, chcemy podjąć kolejne prace poszukiwawcze i postarać się przynajmniej wyeliminować to miejsce, a jeżeli faktycznie znajduje się tam truna ze szczątkami Wolfa, podjąć ją i uroczyście dokonać kolejnego pogrzebu naszego wielkiego naukowca. Dziękuję.